Cześć, witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór ażurowy, a właściwie chustę ze wzorem ażurowym. Na prośbę bardzo wielu z Was zrobiłam taką chustę. To jest raczej, bym powiedziała, apaszka, ponieważ ona jeszcze bez wyprania, ona jeszcze nie jest wyprana i nie jest naprężona szpileczkami. I ona ma w tej chwili 90 cm tu u góry i 50 do czubka tutaj. Bardzo łatwy wzór. Naprawdę zobaczycie zaraz, że ten wzór jest bardzo łatwy. Powiedziałabym nawet, że możecie wy, którzy jesteście początkujący, możecie się za to zabrać. Ponieważ tutaj tylko są prawe i lewe oczka. Chustę tą dziergamy od góry na dół. Ja już tutaj na moim niemieckim kanale zrobiłam dwa raporty na wysokość i już Wam pokazuję, popatrzcie, tak to wygląda. Jak widzicie, narzucacie oczka tu u góry i dziergacie do czubka, odejmując oczka w lewych rzędach, w parzystych rzędach. Wszystko Wam to powoli pokażę. Pokażę Wam, będziemy razem robili dwa raporty na wysokość, żebyście to lepiej może zapamiętali, czy sobie zapisali. Dlatego zrobię z Wami dwa raporty na wysokość, ponieważ jak widzicie tutaj po rozpoczęciu mamy tylko pół tego karo. I dlatego chciałabym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda po zrobieniu całego tego wzoru karo. Może teraz liczba oczek jest podzielna na ten wzór, jest podzielna przez 6. Przez 6 plus 7 oczek dla symetrii i plus 2 oczka brzegowe. Jeżeli zrobicie taką chustę, do tej pory te chusty, które Wam pokazywałam, to robiliśmy bez jakichkolwiek wielkich tam wzorów, bo zawsze myślałam, że mój kanał poświęcę tym, którzy naprawdę są początkujący, bo ja wiem, jak to jest. Ja wychowałam się w tych czasach bez komputera w Polsce i wiem, jak to było, jak moja sąsiadka mnie uczyła dziergać, pożyczałam książki i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że mamy te komputery, że ta technika tak do przodu poszła, że mogę tym z Was, młodym ludziom, ale również takim ludziom w moim wieku, nie powiem Wam, ile mam lat, mogę pokazać i podzielić się moimi wiadomościami. Ja, tak jak powiedziałam, do tej pory dziergaliśmy od 3 czy tam 7 oczek i dobieraliśmy oczka po bokach czy po środku. W tej chwili robić będziemy od góry. I moja taka jeszcze malutka propozycja, jeżeli będziecie chcieli, to możecie te końce tutaj wykończyć szydełkiem. Jeżeli potraficie na szydełku dziergać, to szydełkować, nie wiem jak to powiedzieć, na szydełku, to możecie tutaj ładny taki jeszcze rancik zrobić. To chyba wszystko. Ja robiłam z resztek włóczki białej. Robiłam drutami o grubości 4,5 mm. Narzuciłam na druty 120 oczek plus 7 oczek dla symetrii plus 2 oczka brzegowe. To chyba wszystko, nic więcej Wam nie muszę powiedzieć. Na samym początku możecie przerobić tak jak ja przerobiłam, popatrzcie tutaj w tej włóczce, którą będę z Wami dziergała. Możecie przerobić dwa rzędy, na przykład wzorem francuskim czy wzorem ryżowym, żeby Wam się tutaj to za mocno nie zawijało. Jeżeli nie będziecie robili oczywiście szydełkiem. A więc rozpoczynamy naszą mini chustkę, apaszkę. Ja mam na drutach 39 oczek, to znaczy 5 raportów plus 7 oczek dla symetrii plus 2 oczka brzegowe.
Rozpoczynamy pierwszy rząd oczkiem brzegowym, a następnie mamy trzy oczka, które będą powtarzały się w każdym raporcie. Na początku mamy na wysokość 6 rzędów i tak jak powiedziałam, 6 oczek raportu plus 7 plus 2. Oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, nie przerabiam. Następnie mamy 3 oczka prawe. Pierwsze, drugie i trzecie. I rozpoczynamy pierwszy raport. Robimy narzut. 2 oczka razem za tylnymi ściankami, te 2 oczka przerabiamy i one mają skłon w lewą stronę. Kolejne 4 oczka przerabiamy na prawo. Raz, dwa, trzy i 4. Raport zakończony. Kolejny raport, narzut. 2 oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki wsuwamy prawy drut. Następnie mamy 4 prawe oczka. I znowu po tym czwartym raport zakończony. Kolejny raport, narzut. 2 razem ze skłonem na lewo. 4 prawe. Raz, dwa, no, 3 i 4. I znowu narzut 2 razem ze skłonem na lewo i 4 prawe. Czwarte. I znowu narzut 2 razem ze skłonem na lewo. 4 oczka prawe, raz, dwa, trzy i 4. I po raporcie już mamy narzut, 2 razem ze skłonem na lewo i 2 prawe. Już jest oczko brzegowe, które przerabiam, to ostatnie ja przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę i wszystkie parzyste rzędy. To znaczy drugi, czwarty, szósty i tak dalej, przerabiamy wszystkie oczka na lewo, również narzuty. Pamiętajcie, kochani, o tych narzutach. To jest bardzo ważne, żebyście w tych nieparzystych rzędach robili te narzuty, a w parzystych przerabiali je na lewo. I teraz w tych parzystych rzędach wszystkich odejmujemy oczka. To znaczy pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy, to jest oczko brzegowe. Kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie, nić przed robótkę i przerabiamy je razem na lewo. Popatrzcie, już pierwsze odjęcie oczek zrobiliśmy. Teraz przerabiamy wszystkie oczka na lewo. W rzędach parzystych odejmujemy oczka i wszystkie oczka przerabiamy na lewo, to znaczy 2 oczka, może w ten sposób wam powiem, 2 oczka, które są w parzystych rzędach, te 2 oczka pierwsze po brzegowym, najpierw robicie brzegowe, następnie 2 kolejne oczka przerabiacie razem na lewo. Dalej przerabiacie wszystkie oczka na lewo, również narzuty. Zobaczcie, tu był narzut z pierwszego rzędu i ja go też przerabiam na lewo. On nam daje wtedy ten ażurek pomiędzy tymi naszymi karo. Daje nam ten ażur. Wszystkie przerabiam do końca na lewo. Do tego momentu, aż będziecie mieli na drutach ostatnie, na lewym drucie, ostatnie 3 oczka. I zobaczcie, zostały mi na lewym drucie 3 oczka, te 2 przedostatnie przerabiam razem na lewo, to znaczy nić przed robótkę i zsuwam, z 2 robię 1 i następnie robię 1 oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i w tej chwili jesteśmy w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczko brzegowe. Następnie mamy te 3 oczka przed raportem, które przerabiamy na prawo. Pierwszy raport, narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki.
jedno oczko prawe, następne, kolejne dwa oczka, zobaczcie, które są na lewym drucie, wsuwamy drut pod ich przednie ścianki, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. One w tej chwili skłaniają się w prawą stronę. Te skłaniały się w lewą stronę, a te w prawą. Robimy narzut i jedno oczko prawe. Raport zakończony. Kolejny raport, narzut. Dwa razem ze skłonem na lewo. Jedno oczko prawe. Dwa razem ze skłonem na prawo. Narzut. Jedno prawe. Kolejny raport. Narzut. Dwa razem ze skłonem na lewo. Jedno oczko prawe. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie. Dwa razem ze skłonem na prawo. Narzut. Jedno prawe. Następny raport. Narzut. Dwa razem ze skłonem na lewo. Widzicie, to idzie całkiem szybciutko. Prawe. Kolejne dwa oczka z lewego drutu razem ze skłonem na prawo. Narzut. Pamiętajcie o tych narzutach. Ja Was będę denerwować tym. Jedno prawe. Kolejny raport. Narzut. Dwa razem ze skłonem na lewo. Nie chcą, ale ja wygrałam. Jedno prawe. Dwa razem ze skłonem na prawo. I znowu narzut. Powtarzam. Pamiętajcie. Jedno prawe. I raport zakończony, i dwa oczka po raporcie, które przerabiam na prawo, i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę, jesteście w tej chwili w czwartym rzędzie i czwarty rząd, tak jak wszystkie parzyste, przerabiacie wszystkie oczka na lewo, z tym, że po tym brzegowym przerabiacie pierwsze dwa oczka, po brzegowym pierwsze dwa oczka razem na lewo, następnie wszystkie oczka na lewo, i dwa przedostatnie oczka, to znaczy te dwa oczka, które są przed brzegowym, przerabiacie znowu razem na lewo. Jesteśmy już w piątym rzędzie, rozpoczynamy oczkiem brzegowym i nasze trzy oczka, które są na prawo przerabiane, to są te przed raportem. I teraz rozpoczynamy pierwszy raport. Narzut, kolejne dwa oczka z lewego drutu przenosimy bez przerabiania na prawy drut. Trzecie oczko przerabiamy na prawo. I te dwa oczka, które nie przerobiliśmy, przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy trzy oczka razem. Robimy jeden narzut i trzy prawe oczka. I raport zakończony. I to wszystko powtarzacie aż do końca. Narzut. Dwa zdejmujecie, nie przerabiacie. Trzecie przerabiacie na prawo. Te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Narzut i trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Kolejny raport. Narzut. Dwa zdejmujecie, jedno przerabiacie. Te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Robicie jeden narzut i trzy oczka na prawo. Raport zakończony. Jeszcze raz. Narzut. Dwa zdejmujecie, jedno przerabiacie. Te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Robicie jeden narzut i trzy oczka prawe. I to wszystko jeszcze raz. Narzut. Dwa przenosimy, jedno przerabiamy. Te dwa przeciągamy nieprzerobione nad tym jednym przerobionym. Narzut i ostatnie trzy oczka, które robimy na prawo i oczko brzegowe. To był piąty rząd. Szósty przerabiacie, tak jak wszystkie parzyste, brzegowe. Dwa oczka razem na lewo, następnie wszystkie oczka przerabiacie na lewo, również narzuty, i dwa przedostatnie oczka przerabiacie razem na lewo, a następnie oczko brzegowe. Zakończyłam szósty rząd. I teraz wracam do rzędu pierwszego, to znaczy znowu mam oczko brzegowe i trzy oczka prawe. Rozpoczynam pierwszy raport. Narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, jedno prawe, drugie prawe, trzecie i czwarte. Raport zakończony, kolejny raport. Narzut, dwa razem ze skłonem na lewo i cztery oczka
prawe. Jeżeli już po tym pierwszym raporcie, który zrobiliśmy razem od 1 do 6 rzędu, zapisaliście to sobie, czy zapamiętaliście, nie musicie dalej tutaj mnie oglądać, mojego marudzenia, możecie mnie po prostu wyłączyć. I kolejny, 2 oczka razem, 4, które przerabiamy na prawo. I po raporcie narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, 2 prawe po i 1 lewe. Odwracacie robótkę i tutaj znowu odejmujecie oczka jednobrzegowe, 2 kolejne oczka razem na lewo, wszystkie pozostałe oczka przerabiacie na lewo, aż będziecie mieli na drucie znowu, na lewym drucie znowu 3 oczka ostatnie, to te 2 przedostatnie, 2 przed, jak już chciałam te 2 razem zrobić, to te 2 przedostatnie przerabiacie razem na lewo i ostatnie jest oczko brzegowe, które ja przerabiam na lewo. Z tymi oczkami brzegowymi, jeżeli wyznacie lepszą, inną, łatwiejszą dla Was metodę i Wasze ranciki Wam się bardziej podobają po przerabianiu Waszą metodą tych oczek brzegowych, to róbcie, moi drodzy, tak jak Wam się to podoba, jak nauczyliście się. Ja to robię w ten sposób, bo u mnie wtedy te brzegi wychodzą bardzo gładkie, bardzo czyściutkie. Ja zrobię ten rząd do końca, to jest ten drugi rząd, który przerobię już z Wami do końca. Muszę Was znowu zdenerwować. Pamiętajcie o narzutach. Nie zapominajcie tych narzutów. 2 razem i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę. Jesteśmy w tej chwili w trzecim rzędzie. Trzecim rzędzie. I robimy oczko brzegowe. 3 oczka przed raportem, które przerabiamy na prawo. I robimy pierwszy raport, narzut, 2 oczka razem ze skłonem na lewo, 1 oczko prawe, 2 kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wbijamy się prawym drutem pod 2 przednie ścianki, robimy 1 narzut i 1 oczko prawe. Raport zakończony. Narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, prawe, 2 kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, robimy narzut i 1 oczko prawe. Narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, 1 oczko prawe. 2 kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Narzut, 1 prawe. I to samo jeszcze raz. Narzut, 2 razem ze skłonem na lewo, 1 oczko prawe. Kolejne 2 oczka na lewym drucie przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wbijamy prawy drut pod przednie ścianki, robimy 1 narzut, 1 oczko prawe i 2 oczka po raporcie i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie 4 rząd, w którym odejmujecie po bokach oczka. Pierwsze jest brzegowe, następnie 2 razem, wszystkie oczka lewe, 3 przedostatnie, to znaczy te 2 razem i brzegowe. 5 rząd, oczko brzegowe. Następnie mamy 3 oczka prawe. 1, 2 i 3. I rozpoczynamy raport. Narzut. 2 oczka zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. Te 2 zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy 1 narzut i 3 prawe oczka. I następny raport, narzut, 2 przenosimy, nie przerabiamy, 1 przerabiamy na prawo, te 2 zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym przerobionym. W ten sposób, narzut i 3 prawe oczka, 1, 2 i 3. Kolejny raport, narzut, zdejmujemy, przerabiamy i te 2 przeciągamy. Narzut, 3 prawe i to samo jeszcze raz. Narzut, 2 zdejmujemy, 1 przerabiamy i te 2 zdjęte przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy 1 narzut i 3 oczka
prawe i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie znowu parzysty rząd, rząd szósty, dwa oczka po brzegowym, dwa oczka razem, następnie wszystkie oczka na lewo i dwa przedostatnie znowu robicie na lewo i oczko brzegowe. Ja tego nie będę już do końca robiła, bo rozłożę to na te dwa druty, żeby Wam to lepiej pokazać. Zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście na takiej malutkiej miniaturce, to nawet jest za maleńkie dla lalki, mojej wnuczki. Tak to powinno wyglądać. Dziergacie dalej do końca i jak dojdziecie do samego końca, to po prostu, poczekajcie, już przykładam, po prostu ostatnie karo, jak zrobicie, to przerobicie jeszcze tutaj ten kawałeczek i zamkniecie. Ja teraz muszę skłamać, nie wiem, ja miałam chyba 3 oczka na drucie mi zostały, czy 4 oczka i zrobiłam je razem. To już przy samym końcu będziecie wiedzieli, tu już jest widoczne, ile możecie tu zamknąć. Jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Jeżeli to zrobicie z włóczki, która jest o wiele cieńsza niż ta, którą teraz z Wami robiłam, z włóczki, która, popatrzcie, ta jest cieniutka, to najprawdopodobniej taka chusta będzie bardzo fajnie wyglądała, czy włóczka specjalna do chust, robienia i tak dalej. Spróbujcie, nie bójcie się, eksperymentujcie. Ja tyle, ile mogę Wam pokazuję. Jeżeli macie pytania, to możecie je zadawać, tylko proszę Was bardzo i o wyrozumiałość, że ja nie mogę Wam obliczać, ile musicie oczek narzucać na żeby zrobić dany projekt. To wszystko, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to tak na tyle powoli pokazałam i wytłumaczyłam, że zdążyliście sobie to zapamiętać czy zapisać gdzieś. Ja może postaram się jeszcze pod tym wideo na dole napisać, jak te raporty się przedstawiają. No dobrze, to tyle. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Na razie. Cześć.